Dzień dobry Państwu. Myśmy ostatnio, jak Państwo pamiętacie, zajmowali się wolnością wypowiedzi i omawiając Państwu takie ogólne kwestie związane z wolnością wypowiedzi, wskazywałem w szczególności na ten dualistyczny charakter wolności wypowiedzi i na genezę samej wolności wypowiedzi, jak i na genezę przepisów Konstytucji i tego, dlaczego tak, a nie inaczej w przepisach Konstytucji ta wolność wypowiedzi została uregulowana. Dzisiaj będziemy się zajmować zakresem podmiotowym i zakresem przedmiotowym oraz ograniczeniami wolności wypowiedzi. Więc jeżeli chodzi o zakres podmiotowy, no to to jest, można powiedzieć, najszerszy z możliwych, ten zakres podmiotowy, dlatego że artykuł 54 wyraźnie mówi, że każdemu zapewnia się wolność wypowiedzi. Zanim jeszcze ustalimy, na czym dokładnie ta wolność wypowiedzi w ujęciu Konstytucji polega, to sformułowanie każde oczywiście dotyczy wszystkich osób fizycznych. To sformułowanie każde dotyczy osób prawnych. Tu trzeba szczególną uwagę zwrócić w kierunku artykułu 14 Konstytucji, dlatego że w tymże artykule 14 Konstytucji podkreśla się szczególną rolę prasy i innych środków społecznego przekazu, jak mówi Konstytucja. Czyli biorąc pod uwagę, że działalność prasowa szeroko rozumiana, zarówno jeżeli chodzi o prasę drukowaną, jak i prasę internetową, że ta działalność jest wykonywana przede wszystkim przez osoby prawne, no z tego punktu widzenia można powiedzieć, że tutaj rola tych osób prawnych jest jako podmiotów korzystających z wolności wypowiedzi jest bardzo, bardzo istotna. Także wolność wypowiedzi, jeżeli chodzi o zakres podmiotowy, ma bardzo szeroki charakter. Teraz, jeżeli chodzi o wolność wypowiedzi w jej ujęciu przedmiotowym, czyli co jest przedmiotem ochrony. Otóż patrząc na artykuł 54, to znaczy w ogóle pojęcie wypowiedzi należy tutaj traktować bardzo szeroko. Zaraz do tego jeszcze przejdziemy. Natomiast jak popatrzymy na artykuł 54, to tam w zasadzie mamy takie trzy elementy, które składają się na przedmiot ochrony, na zakres przedmiotowy. Wolność wyrażania poglądów, wolność pozyskiwania informacji oraz wolność rozpowszechniania informacji. To są trzy podstawowe elementy, które składają się na wolność wypowiedzi. Przy czym samo pojęcie wypowiedź, którym się posługujemy, no ma tutaj istotne znaczenie, dlatego że ono też jest rozumiane bardzo szeroko. Wolność wypowiedzi, rozumiana jako wolność, która zawiera w sobie te trzy podstawowe elementy, wolność wyrażania poglądów, pozyskiwania informacji i rozpowszechniania informacji. Samo sformułowanie wypowiedź jest rozumiane bardzo szeroko. Trzeba by powiedzieć tak, że tu chodzi o każdą aktywność, za pomocą której przejawia się jakieś poglądy, bądź przekazuje się jakiekolwiek informacje. Tutaj zawsze taki klasyczny przykład, który się podaje w związku z tym, żeby zilustrować, jak szeroko obecnie jest rozumiane pojęcie wypowiedzi, to jest odwołanie się takiego wyroku Sądu Najwyższego, już dawno temu wydanego, Texas przeciwko Johnsonowi, gdzie Sąd Najwyższy uznał, że wypowiedzią jest palenie flagi. Tam chodziło o taką sytuację, że Johnson spalił flagę amerykańską w proteście przeciwko wojnie w Wietnamie. Palenie flagi było karane, popełniało się w ten sposób przestępstwo i on odwołał się do Sądu Najwyższego, twierdząc, że karanie go za palenie flagi jest naruszeniem jego wypowiedzi, wolności wypowiedzi, bo on w ten sposób protestował, wyrażał swoje poglądy polityczne. No i oczywiście powstało pytanie, czy w ogóle poprzez wypowiedź można, czy wypowiedzią może być takie zachowanie jak palenie flagi. Sąd Najwyższy uznał, że tak, zresztą uznał, że jest to w świetle Konstytucji amerykańskiej działanie dopuszczalne, wolność wypowiedzi chroni tego typu działania. Więc wypowiedź to jest działanie
bardzo szeroki, to jest w ogóle każda forma ekspresji. Trybunał Konstytucyjny w Polsce niedawno, wiosną tego roku, rozstrzygając taką sprawę dotyczącą rejestracji znaków jednej z partii politycznych, zresztą Trybunał akurat to postępowanie umorzył, ale czy nie rozstrzygnął tego merytorycznie, chodziło o dopuszczalność rejestracji, ale stwierdził, że te znaki, posługiwanie się znakami określonymi graficznymi jest również formą wypowiedzi w rozumieniu artykułu 54 Konstytucji. Czyli, że jest to no, bardzo szeroko rozumiana każda forma ekspresji. No to z poszukiwaniem w internecie za chwilę przejdziemy. Teraz oczywiście, tak jak mówiłem, ta wolność wypowiedzi, ten zakres przedmiotowy to jest, ma gwarantować zarówno wolność w znaczeniu osobistym, ale jest w istotny sposób powiązana z prowadzeniem debaty w państwie demokratycznym i jest istotną wolnością o charakterze politycznym. Oczywiście ta wolność z jednej strony wymaga, żeby władza publiczna nie ingerowała w wypowiedzi, nie ograniczała możliwości wypowiedzi. Z drugiej strony wolność wypowiedzi wymaga, żeby władza publiczna stworzyła odpowiednie regulacje prawne, za pomocą których my z wypowiedzi możemy korzystać. Na przykład, no nie wiem, ustawa o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji jest przykładem takiej regulacji prawnej, bez której trudno byłoby korzystać w ogóle z wolności wypowiedzi, bo na przykład nie wiadomo byłoby, w jaki sposób podzielić częstotliwości, na których nadawane są poszczególne programy radiowe czy telewizyjne. Także ta wolność wypowiedzi oczywiście przede wszystkim polega na tym, że trzeba zdefiniować przedmiot, a następnie powiedzieć, że nie wolno tego przedmiotu ograniczać, ale również wymaga pewnego, ma swój aspekt pozytywny, wymaga pozytywnego działania ze strony organów władzy publicznej. No, szczególny charakter i szczególne problemy powstają w przypadku ograniczeń wolności wypowiedzi. Ja nie będę z Państwem omawiał szczegółowo tych aktów normatywnych, które regulują wolność wypowiedzi, albo ją ograniczają, albo ją konkretyzują tylko. To jest kwestia ćwiczeń. Natomiast kilka słów trzeba powiedzieć na temat dopuszczalnych ograniczeń wolności wypowiedzi. Biorąc pod uwagę ten dualistyczny charakter wolności wypowiedzi. Otóż na tle ograniczania wolności wypowiedzi pojawiają się takie dwa podstawowe problemy współcześnie. No, pierwszy problem polega na tym, do której tradycji tej wolności wypowiedzi się odwołujemy. Ja Państwu sygnalizowałem na poprzednim wykładzie, że z tego punktu widzenia są takie kraje, są takie państwa, które przywiązują no, szczególną wagę do wolności wypowiedzi, uważają, że to jest taka centralna wolność konstytucyjna, że skoro nie można bez tej wolności prowadzić debaty publicznej, skoro nie może się rozwijać państwo demokratyczne, to ona ma szczególny charakter i tu wskazywałem na przykład na orzecznictwo Stanów Zjednoczonych, prawda, które chociażby to orzeczenie Johnson przeciwko Texas, trzeba było powiedzieć, pokazuje taki właśnie szczególny charakter. I ten szczególny charakter w przypadku ograniczeń przejawia się między innymi w tym, że mówi się tak, że dopuszczalne jest korzystanie z wolności wypowiedzi nawet wtedy, kiedy ktoś wypowiada poglądy szokujące, nieakceptowane, obrazoburcze, no takie, które powiedzmy sobie budzą gwałtowny sprzeciw, które są sprzeczne z jakimiś powszechnie akceptowanymi zasadami współżycia społecznego, że również wypowiadanie takich poglądów jest dopuszczalne. I teraz co do zasady z taką regułą zgadzają się przynajmniej prawnicy, bo co do innych to trudno mi tu powiedzieć, przynajmniej prawnicy w większości państw demokratycznych. Zgadzają się, że rzeczywiście, jeżeli rozmawiamy o ograniczeniach wolności wypowiedzi, no to tak to rzeczywiście wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, to tutaj już jest sprawa bardziej skomplikowana, bo w momencie, kiedy dochodzi do balansowania tej wolności wypowiedzi właśnie z tymi zasadami konstytucyjnymi, które chronią inne wartości, to balansowanie wygląda różnie.
Ja nie będę tego szczegółowo omawiał, bo to jest ogromny temat, można by cały wykład monograficzny temu poświęcić, ale podam Państwu tylko jeden przykład takiej sytuacji, gdzie w punkcie wyjścia w poszczególnych systemach prawnych wszyscy się zgadzają co do tego, że wolność wypowiedzi może być właśnie chroniona również wtedy, powinna być chroniona również wtedy, kiedy korzystający z niej wypowiadają poglądy powszechnie nieakceptowane. Ale z drugiej strony, jak się już odwołamy do konkretnych poglądów, to się okazuje, że tutaj ta granica różnie jest wytyczana. Takim przykładem bardzo dobrze ilustrującym tą tezę jest problem tak zwanego kłamstwa oświęcimskiego, czyli przepisów, które w większości krajów Europy w tej chwili obowiązują, przepisów, które mówią, że jeżeli ktoś neguje Holokaust, to popełnia przestępstwo. Negowanie Holokaustu jest zakazane przez prawo karne i powoduje, że jeżeli ktoś dopuszcza się takiego działania, w państwach europejskich popełnia, z reguły popełnia przestępstwo. Natomiast w krajach anglosaskich niekoniecznie, w wielu krajach anglosaskich, w tym Stanach Zjednoczonych, nie jest to przestępstwo. Oczywiście jest to zachowanie naganne, potępiane, ale nie jest uważane za czyn zabroniony przez prawo karne. Ja nie pamiętam, wyleciało mi z głowy nazwisko takiego brytyjskiego historyka, któremu się taka przygoda właśnie kiedyś przydarzyła, że on opublikował szereg prac, w których podważał Holokaust. Podważał go zarówno co do pewnych szczegółowych ustaleń, na przykład nie wiem, liczby osób, które zginęły w obozach koncentracyjnych, jak i w ogóle uważał, że to jest powiedzmy sobie z historycznego punktu widzenia zdarzenie, które no, nie miało miejsca. I on publikował pracę w Stanach Zjednoczonych, publikował pracę w Wielkiej Brytanii. Któregoś razu przyleciał do Wiednia i w Wiedniu został aresztowany, wytoczono mu proces i skazano go na już chyba kilka lat pozbawienia wolności właśnie za tak zwane kłamstwo oświęcimskie. No i tutaj przykład tego kłamstwa oświęcimskiego pokazuje właśnie, że wszyscy się zgadzają co do tego, że można powołując się na wolność wypowiedzi, wypowiadać poglądy nieakceptowane, obrazoburcze, szokujące i tak dalej. Ale później jak w konkretnej sytuacji zaczynamy rozważać i stosować tą kolizję zasad w oparciu o zasadę proporcjonalności i zastanawiamy się jakiego rodzaju, no bo wolność wypowiedzi nie jest absolutna, co do tego też wszyscy się zgadzają, że to nie jest wolność absolutna, no to tu zaczyna się problem i ta granica jest różnie stawiana. Zresztą są osoby, które powiedzmy sobie, nawet jak Państwo obserwujecie jakąś taką debatę czy pseudodebatę publiczną w Polsce na różne tematy, to możecie zwrócić uwagę, że są takie osoby, które na przykład co do pewnych kwestii uważają, że właśnie ta wolność wypowiedzi jest daleko posunięta i uważają, że tutaj ona chroni wypowiadającego się. Na przykład, jeżeli ktoś się wypowiada na temat uczuć religijnych, prawda, i bardzo wypowiada takie poglądy szokujące, obrazoburcze na temat religii, prawda, katolickiej, czy powiedzmy sobie, czy na temat muzułmanów, no wszystko jedno, uważa się, że to jest dopuszczalne, bo tutaj się korzysta z wolności wypowiedzi, że można wypowiadać bardzo daleko, bardzo ostre sądy na temat właśnie na temat taki, który może powodować naruszenie uczuć religijnych, to się nie jest naruszenie uczuć religijnych, to dalej jest wolność wypowiedzi, tutaj się korzysta z wolności wypowiedzi. Natomiast te same osoby, jeżeli weźmie się pod uwagę inny przedmiot ochrony, na przykład właśnie możliwość, na przykład wypowiedzi antysemickie, takie nacjonalistyczne, ksenofobiczne, to powiedzą nie, tutaj nie wolno korzystać z wolności wypowiedzi, tutaj ta wolność wypowiedzi powinna być ograniczana w dużo większym stopniu, bo to jest dużo bardziej niebezpieczne z takich czy innych powodów, jeżeli ktoś, to może zmierzać do naruszenia porządku demokratycznego, jeżeli ktoś właśnie takie ksenofobiczne wypowiedzi wypowiada, czy je rozpowszechnia. Także tu nie tylko jest spór co do tego, jak, gdzie tą granicę postawić, jak wyważyć te zasady kolidujące ze sobą, tak generalnie, ale jest też spór co do tego, jak na tle konkretnych sytuacji to wolność wypowiedzi ograniczać. Drugi problem taki związany, znaczy problemu jest cała masa, ale taki bardzo charakterystyczny problem związany z wolnością wypowiedzi dotyczy tak wolności prasy. Prasy rozumianej bardzo szeroko, zarówno jako prasa drukowana, jak i prasa elektroniczna, gdzie zakłada się, że skoro prasa pełni pewną szczególną rolę w
państwie demokratycznym, właśnie w ramach tej debaty publicznej, tej, o której mówiliśmy tydzień temu, no to znaczy, że wkraczanie w wolność prasy jest możliwe tylko wyjątkowo, że tutaj działalność prasowa powinna być szczególnie chroniona na gruncie artykułu 54 Konstytucji, no tym bardziej, że mamy artykuł 14, który szczególną wagę przywiązuje do funkcjonowania wolnej prasy w państwie demokratycznym. I tutaj też można pokazać na pewne kontrowersje. One w tej chwili wydaje mi się, że już mają bardziej taki charakter, znaczy one już zostały rozwiązane, ale do niedawna przynajmniej w Polsce stanowiły bardzo, bardzo ważny temat takiej debaty. Zresztą co do pewnych kwestii dalej toczy się dyskusja. Pierwsza kwestia to jest, która była taka powiedzmy kontrowersyjna, dotycząca wolności prasy, to była kwestia związana z tym, czy można publikować informacje nieprawdziwe. To znaczy, czy w każdym wypadku, jeżeli dziennikarz opublikuje informacje nieprawdziwe, czy w każdym wypadku ponosi odpowiedzialność prawną, albo cywilną, albo prawnokarną, to w zależności od sytuacji. I do niedawna w Polsce, no jeszcze z 10 lat temu, na przykład Sąd Najwyższy stał na stanowisku, że tak, że jeżeli dziennikarz opublikuje informację nieprawdziwą, podlega odpowiedzialności prawnej. To stanowisko zaczęło ewoluować w dużej mierze pod wpływem orzecznictwa Trybunału Strasburskiego, no i pod wpływem doktryny, która wskazywała, że w przypadku dziennikarzy, czyli tych, którzy zajmują się działalnością prasową, w wielu wypadkach oni nie są w stanie w sposób stuprocentowy zweryfikować informacji, które posiadają i które zamierzają publikować. W związku z tym, że stanie na takim stanowisku, że w każdym wypadku, jeżeli to jest informacja nieprawdziwa, to dziennikarz ponosi odpowiedzialność karną, jego zachowanie jest zachowaniem bezprawnym, zbytnio ogranicza wolność wypowiedzi, zbytnio ogranicza artykuł 54. I w sumie doszło do zmiany stanowiska, do przyjęcia takiego poglądu, że dziennikarz uwalnia się od odpowiedzialności, czyli nie, jego zachowanie nie jest zachowaniem bezprawnym, również wtedy, kiedy opublikuje informację bezprawną, ale jeżeli wcześniej dochował należytej staranności przy zbieraniu i weryfikowaniu tej informacji. No jest oczywiście całe orzecznictwo, co to znaczy dochować tej należytej staranności. W każdym razie, jeżeli on dochował należytej staranności, zrobił wszystko, co mógł, tak mówiąc kolokwialnie, żeby zweryfikować tą informację, zrobił to, potem opublikował i okazało się, że to jest informacja bezprawna, to on uwalnia się jednak od odpowiedzialności prawnej. Kwestia jest kontrowersyjna, to wszystko, ta taka zmiana w tym zakresie, czyli można powiedzieć przesunięcie granic, bo o tych granicach cały czas mówimy, wolności wypowiedzi, zdarzyło się przy okazji takiej sprawy Kwaśniewskiej przeciwko życiu, jakbyście Państwo sobie chcieli to kiedyś prześledzić, jak wpiszecie w Google Kwaśniewski przeciwko życiu, to pojawi się Wam orzeczenia Sądu Najwyższego, zresztą nie jedno orzeczenie. Sprawa dotyczyła opublikowania przez gazetę Życie, która zresztą już nie istnieje od dawna, takiego artykułu Wakacje z agentem, w którym gazeta twierdziła, to się działo w trakcie kampanii prezydenckiej, że ówczesny prezydent, który starał się o reelekcję, prezydent Kwaśniewski, spędzał w ośrodku na Helu czy w Juracie wakacje, spotykał się z agentem KGB Ełganowem. Prezydent wytoczył powództwo dziennikarzom tej gazety i wygrał tą sprawę, ponieważ okazało się, tam z materiału dowodowego wynikało, na przykład zrobiono wydruki z kart płatniczych prezydenta, który tam między innymi prezydent wskazywał, że w dniach, w których miał się spotykać podobno z tym Ełganowem według gazety, to był w Irlandii, na co szereg osób może to potwierdzić, dwa, że tam kupował coś gdzieś w sklepie w Dublinie i ma wydruki itd. itd. W każdym razie uznano, że te informacje nie polegały na prawdzie. I potem spór cały rozgrywał się o to, czy wystarczy udowodnić tym dziennikarzom, wykazać w trakcie procesu, że informacje podane przez dziennikarzy były nieprawdziwe i to już wystarcza do przyjęcia ich odpowiedzialności prawnej, czy też należałoby rozważać właśnie tę kwestię reguł należytej staranności.
To znaczy, że samo wykazanie dziennikarzom, że oni popełnili, że napisali nieprawdę, nie wystarcza. Konieczne jest również wykazanie, że nie dołożyli należytej staranności, bo gdyby dołożyli, to nie będą, to ich działanie nie jest bezprawne. Więc tutaj przesunęła się ta granica. No, tu trzeba powiedzieć też jeszcze, że jeżeli chodzi o te ograniczenia, to orzeczenie, to orzecznictwo Sądu Najwyższego, no to ono tak dosyć jeszcze też jakby w świadomości innych sądów, no powoli ewoluuje w takim kierunku, żeby przesunąć tą granicę chroniącą wolności wypowiedzi. Trzeba też powiedzieć, że to nie jest sprawa taka prosta, dlatego że oczywiście z punktu widzenia działalności prasowej to powiedzenie, że dziennikarz nie odpowiada za napisanie czy przekazanie informacji nieprawdziwych, o ile dochował reguł należytej staranności, no, wydaje się dosyć racjonalne. Natomiast pojawia się pytanie, co w sytuacji, kiedy na skutek takich publikacji szkodę ponoszą osoby prywatne. No, wtedy trudno przyjąć, że dziennikarz nie odpowiada w ogóle, prawda? Bo jeżeli ktoś na przykład poniósł szkodę w tym, polegającą na tym, że opublikowano o nim nieprawdziwie, na przykład, nie wiem, jest ordynatorem jakiegoś szpitala, prawda? Dziennikarz opisał działanie szpitala, opisał tego ordynatora w negatywnym świetle, potem odbywa się proces sądowy z powództwa tego ordynatora, na przykład o ochronę dóbr osobistych. Dziennikarz mówi, wprawdzie informacje okazały się nieprawdziwe, ale ja dołożyłem należytej staranności. Ordynator się nie chciał ze mną spotkać, pielęgniarka Iksińska przekazała mi takie informacje, które opublikowałem, a nie wiedziałem, że ona jest skonfliktowana z ordynatorem, bo na przykład przesunął ją z jednego oddziału na drugi. Także w praktyce są to sprawy skomplikowane. Niemniej widać wyraźną tendencję w tej chwili przesuwania tej granicy, jeżeli chodzi o działalność prasową, w takim kierunku, że samo ustalenie, że informacja była nieprawdziwa, nie oznacza jeszcze, że dziennikarz działał bezprawnie. No i wreszcie ostatnia kwestia, która jest w tej chwili bardzo kwestią wątpliwą, to jest kwestia taka, czy regulacje prawne dotyczące prasy wytrzymują próbę czasu w sytuacji, kiedy prasa obecnie wydaje się, czy rozpowszechnia się w internecie w sposób elektroniczny. Po pierwsze, ze względu na globalny charakter internetu. Po drugie, ze względu na pewne inne uwarunkowania, to znaczy to, że bardzo trudno w tym momencie jest ustalić, jak, na czym w ogóle wydawanie prasy polega. To znaczy, do tej pory było dosyć łatwo stwierdzić, czy mamy do czynienia z działalnością prasową, czy mamy do czynienia z prasą w rozumieniu artykułu 7 prawa prasowego, czy też jest to działalność, która nie jest wydawaniem prasy, tylko jest na przykład rozdawaniem ulotek reklamowych, czy rozdawaniem jakichś ulotek dotyczących jakichś akcji i tak dalej. Obecnie to się wszystko zaciera ze względu na internet. I tutaj macie Państwo takie orzeczenie, wyświetloną tezę z orzeczenia Sądu Najwyższego, zresztą tezę kontrowersyjną, która bardzo dobrze pokazuje ten problem, że granice, że mówienie o ograniczeniu wolności wypowiedzi staje się trudne w przypadku prasy, dlatego że coraz trudniej jest odpowiedzieć na pytanie, co jest prasą. Więc z jednej strony podkreśla się, że potrzeba jest ochrony prasy i że te granice wolności wypowiedzi trzeba coraz bardziej przesuwać, coraz bardziej oddalać ze względu na artykuł 14 Konstytucji, ale z drugiej strony coraz trudniej jest odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę jest prasą. I tutaj jest bardzo dobry przykład, mianowicie to orzeczenie zostało wydane na kanwie takiego stanu faktycznego, gdzie ktoś wydawał taki, już nie pamiętam tytułu, ale jakiś Głos Podkarpacia czy Nowiny Podkarpackie, wprowadził taką stronę internetową. I w trybie prawa prasowego, które Państwo będziecie studiować na ćwiczeniach, zwrócił się do sądu o zarejestrowanie, w ogóle zwrócił się z takim pytaniem, czy to jest działalność prasowa w rozumieniu artykułu 7 prawa prasowego. Artykuł 7 określa takie trzy czynniki, trzy takie kryteria, które pozwalają stwierdzić, czy coś jest wydawaniem prasy, czy nie. Odpowiedziano mu, że nie, że to, co on robi, to nie jest prasą. No i w związku z tym on sobie tą stronę prowadził, po czym prokuratura wszczęła przeciwko niemu postępowanie, ponieważ uznała, że to jednak jest działalność prasowa w świetle prawa prasowego i doszło do skazania. On złożył kasację do Sądu Najwyższego i mówił tak, że no dlaczego on został skazany na gruncie prawa prasowego? Uznano, że popełnił przestępstwo w sytuacji, kiedy on wcześniej zwracał się, chciał zarejestrować ten tytuł prasowy, ale mu
odmówiono, powiedziano, że to nie jest działalność prasowa. W związku z tym no, on zrobił wszystko, co mógł, a mimo to został skazany za popełnienie przestępstwa. I Sąd Najwyższy wtedy rozstrzygając tą sprawę, wydał takie orzeczenie, w którym stwierdził, że prowadzenie że prasę można wydawać również elektronicznie, czyli w internecie można prowadzić również działalność prasową i taka działalność podlega również rejestracji, jeżeli spełnia kryteria artykułu 7 prawa prasowego. Z punktu widzenia tych kryteriów trudno jest bardzo ustalić, na przykład, czy ktoś prowadzi blog i to jest jak to są jakieś jego wpisy takie, powiedzmy sobie, osobiste, które nie podpadają pod artykuł 7, czy ten blog już przerodził się w jakąś regularną działalność, która jest tak naprawdę wydawaniem prasy i on powinien tą działalność zarejestrować. Innymi słowy, powstało szalone zamieszanie, co można robić w internecie, a czego nie można robić, bo jeżeli ktoś prowadzi i wydaje tytuł prasowy bez rejestracji, to popełnia przestępstwo, czy do niedawna popełniał. I innymi słowy, jest szalenie trudno to wszystko rozstrzygnąć. To orzeczenie było krytykowane, mówiono o tym, że tutaj należało raczej przyjąć taką konstrukcję, uniewinnić tego człowieka i powiedzieć, że to był błąd co do bezprawności czynu, czyli że on pozostawał w uzasadnionym, błędnym przekonaniu, że nie popełnia przestępstwa i z tego tytułu należało go uniewinnić. To oczywiście dalej nie rozwiązuje problemu. Ostatnio Trybunał Konstytucyjny wydał takie orzeczenie dotyczące właśnie artykułu 45, z tym, że orzeczenie dotyczyło, skarga konstytucyjna dotyczyła wydawania prasy drukowanej i powiedział, że ten przepis jest niezgodny, ten artykuł 45 w zakresie, w jakim penalizuje, czyli przewiduje sankcję karną za wydawanie prasy bez rejestracji, jest niezgodny z artykułem 54 Konstytucji. Ponieważ skarga nie dotyczyła internetu, więc na temat internetu się Trybunał nie wypowiada, bo to zasada skargowości działa. No ale wydaje się, że jeżeli Trybunał się wypowiedział na temat prawa prasowego, prasy drukowanej, to tym bardziej te argumenty dotyczą i są adekwatne w przypadku internetu i musi nastąpić jakaś zmiana, jakaś nowe rozstrzygnięcie w zakresie prasy elektronicznej, dlatego że wydaje się, że obecnie no, to ta regulacja, która istnieje, no, absolutnie jest nie do jakby stosowania w praktyce, to znaczy definicja prasy jest taka, że nie wiadomo, co jest prasą w internecie, nie wiadomo, z tej definicji trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, jaka działalność prowadzona w internecie jest prasą, a jaka nie jest. Być może część z Państwa, jak macie jakieś swoje strony internetowe, to prowadzi działalność prasową bez wymaganej rejestracji, czyli popełnia przestępstwo, a jesteście studentami prawa, więc musicie uważać, bo to potem może mieć jakieś tam znaczenie dla waszej działalności dalszej. No więc to trzeba zmienić, no i trzeba się zastanowić w ogóle nad sankcją karną. To orzeczenie Trybunału SK, pamiętam, 42/09, no, podnosi właśnie ten problem. Czyli reasumując, tak na poziomie ogólno, że tak powiem, światowym, dyskutuje się problem dopuszczalnych granic wolności wypowiedzi z punktu widzenia innych wartości, kolizyjnych wartości. To jest taki problem, który będzie miał charakter stały i zawsze się będzie pojawiał, zawsze będzie kontrowersyjny w pewnych sytuacjach. Na poziomie globalnym no, dyskutuje się również problem posługiwania się wolnością wypowiedzi w internecie. Zresztą ta cała sprawa, o której Państwo słyszeliście, tak zwane akta, które teraz, sprawa, która teraz jest dyskutowana, tej kwestii właśnie dotyczy. Ona ma tam jeszcze inny jakby wymiar, dlatego że cała ta regulacja międzynarodowa jest przyjmowana głównie pod presją różnego rodzaju no, ogromnych, że tak powiem, grup nacisku, które są zainteresowane zaostrzeniem odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskie. Także to jest jeszcze dodatkowy walor, no ale generalnie w internecie ten problem się pojawia. Natomiast w Polsce takim specyficznym problemem jest problem właśnie zakresu prowadzenia działalności prasowej przez dziennikarzy, jeżeli oni się wypowiadają publicznie i tutaj no, stworzenie jakichś łagodniejszych rygorów dla ich działalności. To tyle, jeżeli chodzi o wolność wypowiedzi. Jak mówię, tutaj można byłoby bardzo długo i bardzo, bardzo szeroko się na ten temat wypowiadać, ale my no, mamy bardzo ograniczone możliwości.
Teraz zajmiemy się, przejdziemy już do praw politycznych, czyli tych praw, no, które mają, są takim centralnym z punktu widzenia funkcjonowania państwa demokratycznego, społeczeństwa obywatelskiego zagadnieniem, mają zagwarantować możliwość prowadzenia debaty, możliwość wyrażania interesów publicznych, prowadzenia, kształtowania i wpływania na politykę przez obywateli. Przy czym tu trzeba z góry jedną rzecz powiedzieć, że prawa polityczne oczywiście mają taki wymiar przede wszystkim polityczny, to znaczy po to ustrojodawca wprowadza prawa polityczne do konstytucji, żeby obywatele mogli uczestniczyć w życiu politycznym. Ale bardzo często jest tak, że te prawa polityczne są wykorzystywane nie w celach politycznych i wtedy również oczywiście obywatele mogą z nich korzystać. Na przykład wolność zgromadzeń, którą my się będziemy teraz zajmować, to jest wolność stricte polityczna, ale oczywiście można korzystać z tej wolności w sposób i w intencjach niepolitycznych. Ja nie będę tutaj bardzo szczegółowo omawiał tej kwestii, w szczególności jeżeli chodzi o ustawę o zgromadzeniach, czy te ustawy, które dodatkowo regulują zgromadzenia, bo to Państwo będziecie szczegółowo to wszystko rozważać. Jeżeli chodzi o zgromadzenia, o artykuł 57, to geneza zgromadzeń no, ma charakter stricte polityczny, to znaczy wraz z przemianą społeczeństw feudalnych w społeczeństwa takie liberalne, czyli na przełom XVIII i XIX wieku, tworzenie się pierwszych konstytucji pisanych, uważano, że wolność zgromadzeń to jest takie podstawowe prawo polityczne. Ono się zresztą zaczęło kształtować w sposób taki spontaniczny. Ludzie zaczęli uważać, że mają prawo do gromadzenia się i wyrażenia swoich poglądów, swoich interesów i że prawo to powinno, prawo publiczne powinno tą ich wolność uszanować, zagwarantować i stąd we wszystkich konstytucjach pisanych, tam gdzie zaczęły się pojawiać katalogi praw człowieka, w zasadzie od razu zaczęła się pojawiać wolność zgromadzeń. Podobnie jest w aktach prawa międzynarodowego. Jeżeli chodzi o zakres podmiotowy, to ten zakres podmiotowy jest bardzo szeroki, każdemu zapewnia się wolność zgromadzeń. Natomiast tu trzeba na jedną rzecz zwrócić uwagę, że ten każdy to jest oczywiście osoba fizyczna, osoba prawna i tak dalej. Natomiast jeżeli są jakieś zgromadzenia organizowane przez władze publiczne, no to tutaj trudno mówić o tym, że władze publiczne działają w ramach artykułu 57. Znaczy jeżeli powiedzmy sobie, nie wiem, Rada Miasta Krakowa chce się spotkać z mieszkańcami i ogłasza, że takie spotkanie się odbędzie, no to to nie jest zgromadzenie w rozumieniu artykułu 57, bo władza publiczna nie musi korzystać z wolności, nie musi się chronić poprzez wolność zgromadzeń, bo sama jakby tutaj jest decydentem, sama ustanawia reguły dotyczące zgromadzeń. Więc tutaj trzeba pamiętać, jak Państwo będziecie patrzeć na ustawę o zgromadzeniach na przykład, to tam zobaczcie, że są pewne wyłączenia takie dotyczące samorządu terytorialnego, innych organów władzy publicznej, gdzie one nie korzystają. Jeżeli chodzi o zakres przedmiotowy, no to oczywiście przedmiotem ochrony jest zgromadzenie. I tu dwie uwagi. Po pierwsze, że tylko pokojowe zgromadzenia są chronione. W związku z tym, jeżeli zgromadzenie ma charakter niepokojowy, ono w ogóle nie jest zgromadzeniem w rozumieniu artykułu 57, w ogóle nie podlega ochronie. W żadnym aspekcie, czyli jak na przykład, nie wiem, kibice się przemieszczają gdzieś tam, powiedzmy, z okolic Błoń w kierunku dworca głównego, bo chcą pożegnać kibice Wisły czy Krakowi, chcą pożegnać kibiców drużyny przeciwnej i na przykład tłuką szyby w samochodach, to to nie jest w ogóle zgromadzenie w rozumieniu artykułu 57 Konstytucji. Więc to musi być zgromadzenie pokojowe. Tu oczywiście też jest całe orzecznictwo różnych sądów konstytucyjnych, co to jest zgromadzenie pokojowe. Czy na przykład, jeżeli mamy zgromadzenie, które protestuje przeciwko składowaniu odpadów atomowych i uczestnicy tego zgromadzenia wsiadają na torach kolejowych, blokują ruch. Czy to jest zgromadzenie pokojowe, czy nie? No, w Niemczech, gdzie takie zdarzenia mają często miejsce, dlatego że tam są składowane na północy Niemiec odpady radioaktywne z Francji. Często są to takie castor transport, takie pociągi się przemieszczają gdzieś tam na północ i właśnie różnego rodzaju organizacje ekologiczne protestują i blokują tory. Sądy niemieckie uważają, że to nie jest zgromadzenie pokojowe i można usuwać takie osoby.
Ale jest takie orzecznictwo, o ile pamiętam, we Francji, które mówi tak, że na przykład rzucanie pomidorami w budynki publiczne no nie jest działaniem niepokojowym. To znaczy, jeżeli ktoś rzuca w trakcie zgromadzenia pomidorami, to zgromadzenie nie traci charakteru pokojowego. Innymi słowy, tutaj w konkretnych sytuacjach czasami trudno jest ustalić, czy zgromadzenie ma charakter pokojowy, czy już przekształciło się w jakieś zgromadzenie, które no nie podlega temu charakterowi, może być na przykład rozwiązane. Jeżeli chodzi o cechy zgromadzenia, które na przykład pozwalają odróżnić zgromadzenie z jednej strony od takiego zbiegowiska, na przykład jak, nie wiem, ktoś wpadnie pod tramwaj, prawda, i ludzie zaczynają się zgromadzić, ale to nie jest zgromadzenie w rozumieniu artykułu 57, więc z jednej strony trzeba zgromadzenie odróżnić od takiego zbiegowiska, z drugiej strony odróżnić go od zrzeszenia. No to tutaj Państwo macie pokazane te cechy. W szczególności podkreśla się ten anonimowy, okazjonalny charakter, ale z drugiej strony ten anonimowy i okazjonalny charakter musi być jednak charakterem intencjonalnym. To znaczy ci ludzie muszą zgromadzić się w jakimś określonym celu. To nie może być tak, że właśnie przechodząc zatrzymali się, bo zobaczyli wypadek drogowy. Tutaj, jeżeli chodzi o ten okazjonalny charakter zgromadzeń, to się pojawił pewien problem, dlatego że tutaj Państwo macie chyba w tym nie w tym, w tym, na tym slajdzie. Macie Państwo przywołane tą kwestię okazjonalności. No, do niedawna w Polsce uważano, że zgromadzenie, jeżeli ze względu na to, że to musi być jakaś okazja, musi być jakiś powód, musi być jakaś intencja, zgromadzeniem jest tylko takie zgromadzenie, które zostało zwołane w trybie przewidzianym przez ustawę o zgromadzeniu. Natomiast niedawno Trybunał Konstytucyjny, ze 3 lata temu chyba, wydał takie orzeczenie, w którym stwierdził, że w świetle artykułu 57 no, te zgromadzenia mogą być takimi zgromadzeniami, które nie są zwoływane w oparciu o ustawę o zgromadzeniach. Mogą być takie zgromadzenia zwoływane ad hoc i czasami one korzystają z ochrony. Mianowicie sprawa dotyczyła, no bo generalnie regulacja jest taka, że jeżeli ktoś zwoła zgromadzenie i nie uzyskuje na nie zgody w trybie ustawy o zgromadzeniach, to popełnia wykroczenie. Podobnie osoby, które w takim zgromadzeniu uczestniczą. I była taka sytuacja, ja pamiętam, że przylatywał do Polski jakiś taki, chyba, żeby nie skłamał, ale wydaje mi się, że to chodziło o jakiegoś chińskiego przedstawiciela rządu. Informacja o tym została podana dosłownie w ostatnim okresie, tak 24 godziny przed jego przylotem. On zresztą krótko miał być w Polsce, leciał gdzieś tam dalej. I jakaś organizacja, która walczy o prawa chyba człowieka w Tybecie, znaczy protestuje przeciwko naruszeniu praw człowieka w Tybecie, postanowiła zaprotestować, ponieważ nie była w stanie zgłosić tego zgromadzenia w trybie ustawy, bo to się za szybko wszystko działo. Po prostu spontanicznie pojawiła się tam przed ambasadą chińską, odbyła zgromadzenie, policja zatrzymała organizatorów i postawiła im zarzut popełnienia wykroczenia, za które to wykroczenie zresztą oni zostali skazani, uznani zostali winnymi tego wykroczenia. I ktoś, już nie pamiętam, czy to było w trybie skargi konstytucyjnej, czy pytania prawnego. W każdej razie sprawa dotarła do trybu, chyba pytanie prawne to było, do Trybunału. No i Trybunał wtedy powiedział, że na gruncie artykułu 57 dopuszczane są tak zwane zgromadzenia spontaniczne. Oczywiście one są dopuszczane tylko wtedy, jeżeli nie da się w normalnym trybie, ze względu na okoliczności, zgłosić takiego zgromadzenia. Jeżeli się tego nie da zrobić, tak jak tutaj to miało miejsce, to takie zgromadzenia spontaniczne są dopuszczalne i nie można wtedy uznać, że takie zgromadzenie jest wykroczeniem w rozumieniu artykułu, w rozumieniu kodeksu wykroczeń. W związku z tym zmieniła się trochę definicja zgromadzenia legalnego i nielegalnego. Zresztą tu ja nie będę wchodził w szczegóły, jak Państwo sięgniecie do tego orzeczenia Trybunału o tych zgromadzeniach spontanicznych, to jest właśnie to P15 przez 08.
to tam odnajdziecie definicję tego, co jest zgromadzeniem nielegalnym, niezgodnym z prawem. Z tego wynika, że zgromadzenie spontaniczne takim nie jest. Co jest zgromadzeniem legalnym, zgodnym z prawem i podlegającym ochronie. I wreszcie, co jest zgromadzeniem spontanicznym. Jak można w ramach zgromadzeń legalnych taki spontaniczny charakter zgromadzenia jeszcze dodatkowo wyodrębnić, dlatego że w ramach tych wszystkich zgromadzeń legalnych trzeba powiedzieć tak, że są takie zgromadzenia, że co do zasady zgromadzenia legalne wymagają zgłoszenia. Natomiast w pewnych sytuacjach nie wymagają zgłoszenia, jeżeli oczywiście, jeżeli są takimi zgromadzeniami spontanicznymi. W tym orzeczeniu znajdziecie też Państwo definicję pokojowego charakteru zgromadzenia, czy takie rozważania na ten temat. I znajdziecie też Państwo takie rozróżnienie na zgromadzenia publiczne i imprezy masowe, gdzie zakłada się, że te imprezy masowe tym się różnią od zgromadzeń, no, że nie mają tej intencji takiej wyrażenia jakichś poglądów, zamanifestowania przeciwko czemuś bądź w związku z czymś. No, na meczu powiedzmy piłkarskim czy koszykówki, no nie chodzi o to, prawda, żeby demonstrować jakieś swoje przekonania, tylko chociaż niektórzy może i demonstrują, ale to już nie jest to główny cel, nie jest to główny cel takiej imprezy. Jeżeli chodzi o ograniczenia wolności zgromadzeń, to tutaj oczywiście stosuje się artykuł 31 ustęp 3. Ja tutaj niestety nie mogę wchodzić szczegółowo w dosyć skomplikowaną kwestię wolności zgromadzeń, związaną z ograniczenia wolności zgromadzeń, związaną no, ze stosowaniem bardzo wielu ustaw, bo to nie tylko ustawa o zgromadzeniach, ale też ustawa o drogach publicznych, ustawa o imprezach masowych, innej ustawy. Powiem Państwu tylko w ten sposób, że jeżeli chodzi o ustawy, które w Polsce ograniczają wolność zgromadzeń, to te ustawy wprowadzają bardzo różny poziom ograniczania wolności zgromadzeń w zależności od tego, gdzie się to zgromadzenie odbywa. Co do zasady oczywiście wprowadza się wolność zgromadzeń, można się gromadzić w jakiej się chce sprawie i gdzie się chce. Pewne ograniczenia wprowadza ustawa o zgromadzeniach, o wolności zgromadzeń. Dalej idące ograniczenia wprowadza ustawa o drogach publicznych, a najdalej idące ograniczenia wprowadza ustawa o ochronie miejsc pamięci i męczeństwa Polaków. Te ostatnie ograniczenia są związane z taką historią, która w Polsce miała miejsce, już nie pamiętam, to był chyba początek lat 90. Sporem o, nie wiem czy Państwo to pamiętacie, bo Państwo wtedy chyba w ogóle byliście jeszcze w przedszkolu, sporem o dopuszczalność stawiania krzyży na żwirowisku oświęcimskim, gdzie spór zaczął się w sposób taki bardzo, można powiedzieć, niewinny, dlatego że okazało się, że harcerze z Oświęcimia chyba odkryli w okolicach obozu Auschwitz takie miejsca, które okazały się tak naprawdę, że były historycznie miejscem jeszcze obozu i tam no, odnaleźli kości ludzkie. Postawili tam dosyć spontanicznie krzyż. Potem się okazało, że no, środowiska żydowskie protestują przeciwko temu, żeby w Auschwitz, w takim miejscu, jako symbol, powiedzmy sobie, Holokaustu, akurat miał być krzyż. I wtedy się rozpętała cała burza, która się zakończyła w ten sposób, że jeden z ówczesnych chyba posłów, a on w pewnym momencie był posłem, nie wiem, czy akurat wtedy, pan Kazimierz Świtoń, postawił tam przyczepę kampingową, zainstalował się koło tego krzyża i powiedział, że on tam będzie protestował, nie pozwoli tego krzyża usunąć. Wtedy się okazało, że rzeczywiście nie ma żadnych przepisów, które pozwalałyby go z tego żwirowiska usunąć i w reakcji niejako na cały ten konflikt uchwalono w ustawie o ochronie miejsc pamięci i męczeństwa wprowadzono takie przepisy, które jeżeli chodzi o ograniczenie wolności zgromadzeń są najbardziej restrykcyjne, to znaczy pozwalają na największe ingerencje, największe zakazy, jeżeli chodzi o wolność zgromadzeń. Problem ograniczania wolności zgromadzeń był kilkakrotnie rozważany przez Trybunał Konstytucyjny. Zresztą niedawno były te orzeczenia przywoływane w kontekście tych wszystkich sporów, jakie się odbywały wokół zgromadzeń, które 11 listopada miały miejsce w Warszawie.
Ja nie będę chodził w szczegóły, bo tam między innymi przywoływano to orzeczenie, w którym Trybunał stwierdził, że nieproporcjonalnym ograniczeniem jest absolutny zakaz uczestnictwa w zgromadzeniach osób, które mają zasłonięte twarze. Tam chodziło o to, że ubieranie masek może być pewną formą wypowiedzi i tak dalej, co de facto oznaczało nie tyle ochronę wolności zgromadzeń, ile ochronę wolności wypowiedzi. Nie będę wchodził tutaj w szczegóły, bo na to nie mamy czasu, może na ćwiczeniach to będzie możliwe, ale powiem tylko tyle, że to wszystko się opiera na takim dosyć dużym nieporozumieniu, to znaczy zarówno interpretacja ustawy o zgromadzeniach, jak i pewne interpretacja orzeczeń sądowych, na przykład to, co mówiła pani prezydent Warszawy, że ona nie może zakazać żadnego zgromadzenia, bo jest takie orzecznictwo sądów administracyjnych i tutaj powoływała się na orzeczenia sądu administracyjnego, który uznał za niezgodne z ustawą o zgromadzeniach zakazanie Parady Równości kiedyś w Warszawie, kiedyś prezydentem miasta Warszawa był Lech Kaczyński, zakazał, wydał taką decyzję zakazującą przeprowadzenia Parady Równości i ta decyzja została potem uchylona, uznana za niezgodną z ustawą i z konstytucją. Tu no to by trzeba bardzo szczegółową analizę przeprowadzić. W każdym razie generalnie wydaje się, że te różnego rodzaju wątpliwości, jakie się pojawiają, wynikają raczej właśnie z nieumiejętności interpretacji konstytucji, to znaczy nieumiejętności przeprowadzenia, rozumowania w ten sposób, że wolność zgromadzeń nie jest wolnością absolutną. Ona ma bardzo istotne znaczenie, bo jest fundamentalną wolnością polityczną. Natomiast w przypadku ważenia tej wolności zgromadzeń z jakąś inną wolnością, bądź zasadami, o których mowa w artykule 31 ust. 3, jak najbardziej można dojść do wniosku, że w pewnych sytuacjach pewne zgromadzenia nie mogą się odbywać, wprowadza się zakaz ograniczać się wolność zgromadzeń, zarówno na poziomie indywidualnym obywateli, jak i na poziomie organizatorów, którzy te zgromadzenia organizują. I to nie wymaga jakiejś wielkiej wiedzy, żeby na przykład dojść do takiego wniosku, że jak się wydało, wyraziło zgodę na odbycie zgromadzenia w miejscu X, powiedzmy jakiejś grupie ludzi, no to w tym samym miejscu nie można wydawać zgody na zgromadzenie grupy Y, która jest, powiedzmy sobie, która chce jakąś kontrmanifestację robić. Natomiast jedno tylko warto podkreślić, że i to podkreśla zarówno Trybunał, jak i Trybunał Strasburgu, że ograniczenia wolności zgromadzeń nie mogą polegać na tym, że zakażesz jakiegoś zgromadzenia z takiego powodu, że to zgromadzenie może wywołać protesty innych grup obywateli. Że na przykład, powiedzmy sobie, będą protestować ekolodzy i to wywoła na przykład protest, wywoła kontrmanifestację jakiejś grupy, która, powiedzmy sobie, zwalcza tych ekologów. No tutaj samo to w sobie nie może uzasadniać ograniczenia wolności zgromadzeń. To tyle, jeżeli chodzi o wolność zgromadzeń. Teraz się krótko jeszcze zajmiemy, bo już mamy coraz mniej czasu. Zajmiemy się wolnością zrzeszania. Kolejną wolnością, o której mówi artykuł 58, wolnością, która jest ściśle powiązana, podobnie zresztą jak i wolność zgromadzeń, z artykułem 11 i 12 Konstytucji, czyli z zasadą pluralizmu politycznego, zasadą społeczeństwa obywatelskiego, o której mówiliśmy w pierwszym semestrze. Otóż jeżeli chodzi o zakres podmiotowy wolności zrzeszania, każdemu zapewnia się wolność zrzeszania, więc tradycyjnie ten zakres jest bardzo szeroki, dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych. Natomiast jeżeli chodzi o zakres podmiotowy, o zakres przedmiotowy, to ten zakres podmiotowy wymaga tutaj no, kilku słów komentarza. Otóż co do zasady, no, wolność zrzeszania polega na tym, że obywatele mają swobodę w tworzeniu zrzeszeń, w rozwiązywaniu zrzeszeń, w przystępowaniu do zrzeszania bądź występowaniu z tych zrzeszeń oraz do określania w sposób swobodny form i działalności zrzeszania. Tak mniej więcej wygląda zakres przedmiotowy wolności zrzeszania. Swoboda tworzenia, swoboda likwidacji, swoboda przystępowania, swoboda występowania i swoboda określania celów, struktur, form działalności danego zrzeszania.
I to nie podlega dyskusji. Innymi słowy, z tak zdefiniowanej wolności zrzeszania wynikałoby, że państwo nie powinno w zasadzie w ogóle mieszać się do zrzeszeń, powinno zapewnić tą swobodę i tylko w sytuacjach wyjątkowych mogłoby ograniczać wolność zrzeszania. Na przykład taką sytuacją, w której państwo może ograniczać wolność zrzeszania, jest sytuacja określona w artykule 13 Konstytucji, czyli tam, gdzie państwo macie podane przesłanki delegalizacji partii politycznej. I w związku z tym wydawałoby się, że to jest taka wolność, która wymaga niewielkiego stopnia regulacji. W pewnych tylko sytuacjach można ograniczyć tą wolność, na przykład posługując się tą zasadą demokracji zdolnej do obrony, czyli jeżeli są jakieś takie wolności, które by atakowały istotę demokracji, czy są takie zrzeszenia, które by atakowały istotę demokracji, można ich zakazać. Ale sprawa okazuje się bardziej skomplikowana, dlatego że ludzie zakładają jakieś zrzeszenia najczęściej po to, żeby realizować określone cele społeczne bądź polityczne. I teraz zakładając zrzeszenia, które mają za zadanie realizowanie określonych celów bądź politycznych, bądź społecznych, oczekują, że państwo wyposaży ich w pewne instrumenty prawne, za pomocą których te cele będą mogli skutecznie realizować. W związku z tym samo powiedzenie, że to tak można zakładać każdego rodzaju zrzeszenie i te zrzeszenia mogą robić co tam chcą, byleby tylko nie naruszały konstytucji, no nie załatwia sprawy. Bo się okazuje, że jeżeli na przykład chcemy się zrzeszać po to, żeby chronić prawa pracowników, to jeżeli założymy sobie takie zrzeszenie pod tytułem, powiedzmy sobie, wolne zrzeszenie na rzecz ochrony praw pracowników, no to nic z tego nie będzie dla tych pracowników wynikało, dlatego że takie zrzeszenie nie będzie miało żadnych instrumentów prawnych, żeby w stosunku do pracodawcy te prawa pracowników chronić. Pracodawca może powiedzieć, jak chcecie takie zrzeszenie, to sobie załóżcie, działajcie sobie, ale po pierwsze nie w zakładzie pracy, bo to jest mój zakład pracy, ja się na to tutaj nie zgadzam, żebyście jakąś działalność prowadzili, a nawet jak się zgodzi, no to i tak nie będzie nic z tego wynikało, bo na przykład będą chcieli negocjować wysokość wynagrodzenia, pracodawca powie, dlaczego ja mam z wami negocjować wysokość wynagrodzenia? Wy założyliście sobie zrzeszenie, to tam zrzeszajcie się, ale ja do tego zrzeszenia nie przystąpiłem. W związku z tym nie mam żadnych obowiązków w stosunku do takiego. Jak ktoś chce ze mną negocjować wynagrodzenie, indywidualnie proszę się zgłaszać. W związku z tym okazuje się, że konieczne jest definiowanie pewnych poszczególnych rodzajów zrzeszeń i wyposażanie ich w określone instrumenty prawne, za pomocą którego te zrzeszenia będą mogły działać. Na przykład, jeżeli mamy do czynienia ze związkami zawodowymi, no to konieczne jest przyjęcie ustawy o związkach zawodowych, która po pierwsze zdefiniuje, czym jest związek zawodowy, jak wygląda jego struktura, przynajmniej co do zasady, jak się tworzy ten związek i jakie są uprawnienia tego związku zawodowego. Jakie są w związku z tym obowiązki pracodawców i w związku z tym trzeba stworzyć całą rozbudowaną regulację, która określi nam sposób działania związków zawodowych. To jest ustawa o związkach zawodowych. I w ramach tej ustawy o związkach zawodowych jest cały szereg różnego rodzaju kwestii rozstrzygniętych. Podobnie jest z partiami politycznymi, podobnie jest z różnego rodzaju innymi zrzeszeniami. W związku z tym, jak państwo popatrzycie na taki ogół regulacji ustawowych, które dotyczą wolności zrzeszania w Polsce, to można powiedzieć, że tak. No po pierwsze, można zakładać zrzeszenia, które są w ogóle nieprzewidziane przez prawo. Można takie zrzeszenia zakładać. Państwo tu możecie na przykład założyć sobie Związek Miłośników ulicy Brackiej. Takie zrzeszenie po wykładzie możecie sobie go założyć. Ono może nie mieć żadnej struktury, żadnej formy, nigdzie go nie musicie zgłaszać. W ramach ogólnej swobody zrzeszania możecie się spotykać, dyskutować na temat ulicy Brackiej albo czegokolwiek innego, z tym, że takiego zrzeszenia nikt nie będzie uznawał w tym sensie, że nikt nie będzie miał żadnych obowiązków prawnych z tego tytułu, żeby takie zrzeszenie założyliście. Następnie jest ustawa o stowarzyszeniach, która jest taką, można powiedzieć, minimalną ustawą pozwalającą tworzyć zrzeszenia o przeróżnych celach, o przeróżnych sposobach działania i tak dalej. To jest takie minimum minimorum.
ustawa o stowarzyszeniach. Jeżeli ktoś chce prowadzić zrzeszać się w bardziej zorganizowanej formie, na przykład, nie wiem, być podmiotem odrębnym w zakresie prawa podatkowego, to może założyć ustawę o, to może działać w ramach ustawy o stowarzyszeniach. I tam rzeczywiście, jak Państwo na ćwiczeniach będziecie omawiać tą ustawę, jest bardzo niewielka taki stopień nadzoru nad tymi stowarzyszeniami jest ze strony państwa. Natomiast im bardziej dane zrzeszenie uzyskuje różnego rodzaju instrumenty prawne, w im większym stopniu ono ma możliwości działania w obrocie prawnym, tym większe rygory się wprowadza do tych różnego rodzaju ustaw i tym większy nadzór ze strony państwa jest stosowany. Tak jest w przypadku związków zawodowych, tak jest w przypadku partii politycznych. Zwróćcie Państwo uwagę, że jak popatrzcie na ustawę o partiach, na przykład o zasadach finansowania partii, to tam już są bardzo szczegółowe regulacje dotyczące tego, w jaki sposób państwo nadzoruje finansowanie partii, działanie partii politycznych. Ostatnio była taka głośna sprawa z końcem ubiegłego roku, gdzie Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło skargę konstytucyjną do Trybunału z tego powodu, że został orzeczony decyzją Państwowej Komisji Wyborczej, został orzeczony obowiązek zwrotu środków finansowych wydanych na kampanię wyborczą, bo PKW uznało, że środki były źle księgowane, plus zapłacenia odsetek z tego tytułu, kara w wysokości 9 milionów, która teraz urosła wraz z odsetkami do 20 kilku. I tam, nie wchodząc w szczegóły, PSL się powoływał na wolność zrzeszania, mówiąc, że to jest nadmierna ingerencja w wolność zrzeszania, a Trybunał Konstytucyjny mu odpowiedział, że w ogóle w tym zakresie, ponieważ to jest spór o wydanie środków publicznych, to wolność zrzeszania tak naprawdę nie wchodzi w grę, a poza tym ta wolność zrzeszania może tu być bardzo ograniczona, dlatego że partia polityczna to jest taki szczególny twór, który ma bardzo różne instrumenty przez ustawę przyznane do działalności, ale w związku z tym, że ma tak zaawansowane te instrumenty prawne, to może też podlegać w sposób zaawansowany nadzorowi. Także na to zwracam Państwa uwagę, że ta konstrukcja artykułu 58 opiera się na takim założeniu, że wprawdzie można się zrzeszać w sposób całkowicie swobodny, ale jeżeli sami obywatele chcą, żeby te zrzeszenia przyjmowały pewną zdefiniowaną konstrukcję prawną, bo to jest im potrzebne, żeby realizować swoje cele, to im bardziej ta konstrukcja jest zaawansowana i im więcej możliwości prawnych się takie zrzeszenie wyposaża, tym większe dopuszczalne są ograniczenia takiego zrzeszenia i tym w większym stopniu dopuszczalny jest nadzór nad takim zrzeszeniem sprawowany przez państwo. Oczywiście szczególną formą wolności zrzeszania jest partia polityczna. Dlatego, że partia polityczna, można powiedzieć, jak patrzymy na ten układ jednostka, władza publiczna, ten układ horyzontalny, ten układ wertykalny, który jest takim schematem analizowania praw człowieka. Mamy jednostkę i państwo, czy władzę publiczną, chodzi o te gwarancje, wszystkie funkcje ochronne, o których mówiłem, to partia polityczna jest gdzieś pośrodku, bo ona z jednej strony korzysta z wolności konstytucyjnych, na przykład z wolności zrzeszania. Zakładanie partii politycznych to jest element wolności zrzeszania, ale z drugiej strony pełni funkcje publiczne. W niektórych państwach się określa partię jako taki pas transmisyjny między suwerenem jako pewnym bytem politycznym, a jednostką. To jest taki element przekładający interesy suwerena na interesy jednostki i odwrotnie. I ma taki, można powiedzieć, w związku z tym nie do końca jednoznaczny charakter. Dobrze to jest widoczne, jak Państwo byście sięgnęli do ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdzie z jednej strony partia polityczna jest podmiotem, który, można powiedzieć, może się powoływać na dostęp do informacji, żądać dostępu do informacji członkowie partii, ale z drugiej strony sama partia jest zobowiązana i uważa się, że informacje, które posiada, są informacją publiczną, jest podmiotem zobowiązanym do udzielania informacji. Tam bardzo dobrze to wychodzi, że ten status partii politycznej jako podmiotu, który korzysta z wolności, w szczególności z wolności zrzeszania, jest taki, powiedzmy sobie, mieszany. On nie jest taki czysty jak w przypadku na przykład, nie wiem, stowarzyszeń czy związków zawodowych. Oczywiście, jeżeli chodzi o wolność zrzeszania, to zakłada się, że wszystkie zrzeszenia w państwie demokratycznym, począwszy od stowarzyszeń
a skończywszy na partiach politycznych, muszą spełniać wymogi wewnętrznego demokratyzmu. Nie można tworzyć zrzeszeń o charakterze autorytarnym, wodzowskim. Nie będę tutaj wchodził szczegółowo w te kwestie, ale jak Państwo sięgniecie do artykułu 13 Konstytucji, to tam na przykład macie bardzo wyraźnie podane takie elementy, które są absolutnie wykluczone, jeżeli chodzi o zrzeszanie się nie tylko w partii, ale i w inne organizacje. Na przykład wodzowska struktura działania utajniona, struktura działania siłowe, nawoływanie do siłowych, do realizowania swoich celów za pomocą jakichś siłowych rozwiązań i tak dalej, i tak dalej. Na koniec warto jeszcze może powiedzieć, że i w związku z tym ta zależność, o której mówiłem na początku, że im bardziej struktura zaawansowana, tym w większym stopniu nadzór dopuszczalny, no to oczywiście się przekłada na problematykę ograniczenia wolności zrzeszania. Na koniec warto może jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że oczywiście istnieje też pewien spór co do tego, czy zrzeszanie dobrowolne, czy te zrzeszenia dobrowolne są w sposób precyzyjny przez prawo definiowane. Czy są takie podmioty, w stosunku do których trudno nam jest powiedzieć, czy one są zrzeszeniami, czy one zrzeszeniami już nie są. I tutaj podam Państwu przykład. Dobrym przykładem są fundacje. Fundacja jest takim tworem, w odniesieniu do którego powstał spór co do tego, czy fundacja jest zrzeszeniem w rozumieniu artykułu 58 Konstytucji. Może to zagadnienie powinienem omówić na samym początku przy zakresie podmiotowym, ale to tutaj no najpierw trzeba było więcej o zakresie przedmiotowym powiedzieć, żeby teraz można było powiedzieć o fundacji. Mianowicie fundacja jest osobą prawną, ale substratem fundacji jest majątek. Nie, jak Państwo sięgniecie do ustawy o fundacjach, to tam jest wyraźnie powiedziane, że takim substratem fundacji jest majątek, a nie osoby, które tworzą. Innymi słowy, z punktu widzenia fundacji nie ma znaczenia, kto zasiada w organach fundacji, kto ją, jakie osoby fizyczne ją utworzył i tak dalej. Znaczenie ma majątek, on identyfikuje daną fundację. W związku z tym tradycyjnie rzecz biorąc, uważano, że fundacja nie mieści się w zakresie podmiotowym wolności zrzeszania, ani też nie może się powoływać na te uprawnienia, które daje artykuł 58 Konstytucji. I w związku z tym, że nie podlega w ogóle temu przepisowi. Z czasem jednak to zaczęło być wątpliwe i na tle sporu o istnienie takiej, funkcjonowanie takiej fundacji, Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, była taka fundacja, Polsko-Niemieckie Pojednanie, która się zajmowała różnymi rzeczami, ale przede wszystkim zajmowała się rozdzielaniem środków, które przyznawano osobom ofiarom II wojny światowej. Środki pochodziły głównie z fundacji niemieckich, które przekazywały te środki Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Ona je w Polsce rozdzielała. I na tle rozdziału tych środków powstały spory. Powstał problem taki, czy można od decyzji tej fundacji odwołać się do sądu administracyjnego. No więc wiele osób mówiło, że się nie można odwołać, a w ogóle fundacja nie jest zrzeszeniem i w związku z tym nie ma tutaj problemu. Natomiast Naczelny Sąd Administracyjny i chyba Sąd Najwyższy też się w tej sprawie, o ile pamiętam, wypowiadał, stwierdziły, że fundacja wykazuje pewne elementy zrzeszenia. Prawnicy, jak tak do końca, jak już Państwu mówiłem, nie potrafią czegoś zdefiniować czy zakwalifikować, to mówią najczęściej, że to jest twór sui generis. Mówią, że jak coś jest sui generis, to tak właśnie nie wiadomo, czy to jest fundacja, czy to jest zrzeszenie, czy nie i tak dalej. I tutaj też tak było, że powiedziano, że to jest taki sui generis twór, i on wprawdzie nie jest, no, można mieć wątpliwości, czy to jest zrzeszenie w rozumieniu artykułu 58 Konstytucji, ale nawet jak nie, to to jest taki sui generis, który powinien korzystać z pewnych gwarancji, jakie daje artykuł 58 zrzeszenie. I tutaj przykład fundacji jest dobrym przykładem pokazującym, że czasami trudno jest jakiś podmiot jednoznacznie zaklasyfikować jako podmiot mieszczący się w zakresie podmiotowym artykułu 58. To tyle, jeżeli chodzi o zrzeszenia i w ten sposób kończymy już problematykę wolności politycznych, bo na to, żeby omawiać wszystkie, nie mamy czasu. Nie będziemy też szczegółowo omawiać ostatniej grupy praw i wolności politycznych, czyli praw socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych. Natomiast omówimy tylko pewne cechy tych wolności i
no, sposób, w jaki te wolności są interpretowane. Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne, czyli artykuł 64 do 76, to jest trzecia grupa, trzeci podrozdział rozdziału drugiego i charakteryzując, jak mówię, tylko ogólnie te wszystkie wolności i prawa, trzeba by powiedzieć tak, że w trakcie prac nad Konstytucją toczył się zasadniczy spór, czy w ogóle taki podrozdział ma się w Konstytucji znaleźć. To znaczy, czy ustrojodawca powinien wprowadzać wolności socjalne, ekonomiczne i kulturalne w ogóle do Konstytucji, a jeżeli je wprowadza, to rzeczywiście, czy one powinny mieć taki zakres, jak obecnie mają. Na czym ten spór polegał? Otóż zarysowały się takie dwa stanowiska. Przeciwnicy konstytucjonalizacji wprowadzenia tego rozdziału w ogóle mówili tak. Prawa socjalne i ekonomiczne, z kulturalnymi to już trochę może inaczej, ale te socjalne i ekonomiczne, poza prawem własności, to są wszystkie prawa, które tak naprawdę zależą od stanu finansów państwa. Znaczy państwo może te prawa gwarantować, o ile ma dobrą kondycję ekonomiczną. Jak nie ma takiej kondycji, to ich zagwarantować nie może. W związku z tym nie wprowadzajmy tych przepisów do Konstytucji, bo to będą przepisy martwe wtedy, kiedy państwo będzie miało złą kondycję finansową. Co więcej, to jest taki, można powiedzieć, z punktu widzenia Konstytucji trochę stan demoralizujący obywateli. Bo z jednej strony Konstytucja im coś gwarantuje, a potem się okaże, że nie jest w stanie państwo w ogóle tych gwarancji zrealizować, tych obietnic zrealizować, że to będą obietnice bez pokrycia. I tutaj wskazywano na Konstytucję PRL-u, która zawierała rozliczne gwarancje socjalne, ale państwo ich nie mogło spełnić, a już z końcem lat 80. to już w ogóle nie mogło w zasadzie niczego spełnić. W związku z tym wskazywano na to, żeby nie powtarzać tutaj błędów i żeby się raczej odciąć od tradycji PRL-owskich i zrezygnować, żeby wprowadzić jakąś taką ogólną klauzulę, taką jaką Niemcy sobie wprowadzili, że tam Polska jest demokratycznym państwem prawnym i socjalnym na przykład, albo w każdym razie, żeby nie wprowadzać żadnego katalogu, albo że tak jak mamy w artykule 20, że chodzi o społeczną gospodarkę rynkową, ale żeby nie wprowadzać takiego katalogu. Druga grupa twierdziła, że oczywiście PRL tutaj, czy w ogóle państwa komunistyczne były tutaj takim przykładem demoralizującym rozbudowania w konstytucjach gwarancji socjalnych, które się nie dawało zrealizować w praktyce, na przykład prawa do ochrony zdrowia, ale z drugiej strony, że ten przykład nie może przesądzić, nie może też przesądzić argument, że te prawa socjalne są trudno realizowalne, bo zależą przede wszystkim od stanu finansów. Bo owszem, to jest kwestia, można powiedzieć, kontrowersyjna, ale jeżeli Konstytucja nic na ten temat nie będzie mówić, to państwo będzie miało kompletną swobodę w określaniu statusu socjalnego jednostki i może za kilkadziesiąt albo kilkanaście lat w Polsce jednostka mieć taki status jak w krajach trzeciego świata, gdzie nie gwarantuje się w ogóle żadnej ochrony socjalnej i państwo nie potrzeba się też do tego, żeby taką ochronę zapewnić. Czyli będziemy zmierzać w kierunku takich różnych państw dziwnych, gdzie jednostka po prostu sama sobie musi radzić, jak sobie nie radzi, no to umiera po prostu, no tak to wygląda i państwo funkcjonuje dalej, prawda? Że jeżeli Konstytucja tego nie zagwarantuje w jakiś sposób, nie pokaże kierunku, no to wtedy będzie całkowita dowolność, tak nie może być. Wskazywano też zresztą na to, że jeżeli Polska chce w perspektywie przystąpić do Unii Europejskiej, to wstąpienie do Unii no, wymaga takiej ochrony socjalnej. I ten spór oczywiście, ja go w bardzo takim ogólnym zakresie charakteryzuję, zakończył się pewnym kompromisem. Mianowicie zakończył się tak, że wprowadzono do Konstytucji ten katalog praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych. Otwiera go prawo własności, które jest odrębnym prawem. Ja tutaj o nim się nie wypowiadam, bo ono w całym tym dylemacie tak naprawdę nie uczestniczy, bo ma inny charakter i to, że prawo do ochrony własności będzie w Konstytucji, to było wiadomo od początku, nikt tutaj nie miał wątpliwości. Natomiast od artykułu 65, jak popatrzymy na poszczególne inne przepisy, to możecie państwo zwrócić uwagę na jedną charakterystyczną rzecz, mianowicie taką, że wprowadza się poszczególne wolności i prawa socjalne, ekonomiczne, na przykład prawo wolności wyboru zawodu,
prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prawo do zabezpieczenia społecznego itd., itd. Ale bardzo charakterystyczną cechą tej regulacji jest taki zwrot, który się następnie używa, że zakres i formy tego prawa określi ustawa. Zwróćcie Państwo uwagę na artykuł 67. Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego, czyli prawo do rent, do emerytur, bardzo ważne prawo konstytucyjne. I zdanie drugie, artykuł 67 ust. 1, zdanie drugie mówi tak. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa. Następnie artykuł 68 gwarantuje równy dostęp do, artykuł 68 ust. 2, równy dostęp do świadczeń z zakresu ochrony zdrowia na równych zasadach, ale potem jest zastrzeżenie. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. I tak można by prześledzić poszczególne te przepisy, gdzie w większości, nie we wszystkich, ale w większości takie sformułowania się znajdują. Co to oznacza? To oznacza, że ustawodawca wprowadza to prawo, mówi, że to jest prawo konstytucyjne. Państwo ma obowiązek to prawo realizować, ale ustrojodawca nie określa stopnia realizacji tego prawa, nie określa gwarancji, tylko odsyła do ustawy zwykłej. Niektórzy mówią, że to są tak zwane normy programowe, że one pokazują pewien program funkcjonowania państwa. Natomiast w dużo mniejszym stopniu te przepisy wiążą prawodawcę niż wolności osobiste i wolności polityczne, bo tak naprawdę to prawodawca ma zdecydować, jaki jest zakres tego prawa i w jakich formach ono będzie realizowane. I tak to w rzeczywistości jest. I teraz, jeżeli się pojawiają, w związku z tym, jakbyśmy na przykład na gruncie artykułu 67 chcieli wyprowadzić z tego przepisu jakąś minimalną wysokość emerytury, albo wyprowadzić jakieś kryteria, w oparciu o które należy ustalać wysokość emerytury pracownika, to takich kryteriów nie znajdziemy. Gdybyśmy chcieli wyprowadzić z artykułu 67 na przykład granicę wieku emerytalnego. Teraz trwają dyskusje nad wydłużeniem wieku emerytalnego i niektórzy mówią, że 67 lat to jest wiek emerytalny, to jest niezgodne z konstytucją. No konstytucja mówi zakres i formę określi ustawa, nie określa wieku emerytalnego. Więc tak naprawdę wprowadzono katalog tych praw, ale odesłano co do kwestii szczegółowych, odesłano do ustawy. Co więcej, ten zamiar został wzmocniony w artykule 81 Konstytucji w odniesieniu do takich praw socjalnych, które są szczególnie, można powiedzieć, podatne na poziom finansów państwa. Tam macie Państwo wymienione kilka praw socjalnych, gdzie jest powiedziane, że można dochodzić tych praw w granicach określonych w ustawie. Więc tu jest wyraźny zamiar prawodawcy, żeby podkreślić, że prawa socjalne mają inny charakter niż prawa osobiste i prawa polityczne. Ten inny charakter polega na tym, że ustawodawca jest w dużo mniejszym zakresie związany z konstytucją, ma dużo większy zakres swobody, to on tak naprawdę kształtuje te prawa socjalne. No, Trybunał Konstytucyjny w związku z tym podkreśla dwie rzeczy. Po pierwsze podkreśla, że jednak jeżeli doszłoby do naruszenia istoty danego prawa, to Trybunał Konstytucyjny może ingerować i uchylać takie ustawy. Kiedyś tak się zdarzyło przy artykule 75, kiedy instytucja ex missi na bruk Trybunał uznał za naruszenie istoty prawa do mieszkania. Powiedział, że prawo do mieszkania nie polega na tym, że państwo ma obowiązek każdemu zagwarantować mieszkanie, tak dobrze nie jest, ale że mieszkanie, jeżeli się już je ma, nawet jeżeli ktoś zajmuje mieszkanie bez tytułu prawnego, podlega pewnej ochronie na gruncie artykułu 75. Jeżeli istnieje całkowita łatwość wyzucia z takiego dobra prawnego, no to jest niekonstytucyjne. Więc powiedział Trybunał to, że to tak właśnie wygląda. Po drugie, Trybunał powiedział, że są zasady wynikające z artykułu 2, które ustawodawca, jeżeli kształtuje prawa socjalne, no musi w szczególny sposób przestrzegać. Na przykład zasada ochrony praw słusznie nabytych. Można ograniczać prawo do emerytury, ale trzeba to robić zgodnie z zasadą ochrony praw słusznie nabytych. Nie będę tu wchodził w szczegóły. Jeżeli nie przestrzega się pewnych formalnych rygorów związanych z zasadą ochrony praw słusznie nabytych, to wtedy można dojść do wniosku, że doszło do naruszenia konstytucji w zakresie praw socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych. Oczywiście niektórzy krytycy
tych rozwiązań mówią, że to są rozwiązania fasadowe i że trzeba było po prostu w ramach tych wszystkich praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych wprowadzić bardziej jednoznaczne gwarancje. No, to jest kwestia dyskusyjna, dlatego że jak popatrzymy na prawo do nauki, to jest takie prawo, które właśnie jest, można powiedzieć, najbardziej chyba skonkretyzowanym prawem, artykuł 70, to właśnie na tle tego prawa powstaje pytanie, czy zbytnia konkretyzacja tego prawa, wprowadzenie pewnych gwarancji, czy w sumie nie powoduje, że realizacja tego prawa jest trudniejsza. To w szczególności mam na myśli przepis, który gwarantuje bezpłatne nauczanie i przewiduje, że w przypadku nauczania przez szkoły wyższe dopuszczalne jest, niektóre usługi edukacyjne mogą być odpłatne. Trybunał Konstytucyjny wydał kiedyś takie orzeczenie, w którym precyzuje, co to znaczy, że te niektóre usługi edukacyjne mogą być odpłatne. Natomiast obecnie no, wiele osób, które się zajmuje szkolnictwem wyższym, mówi, że ten przepis paradoksalnie zamiast zwiększyć gwarancję ochrony bezpłatnego nauczania, czy w ogóle dostępu do nauczania, no po części zablokował, bo jak się popatrzy na efekt działania tego przepisu, no to się okazuje, że na gruncie tego przepisu do szkół wyższych publicznych na kierunki, które są kierunkami atrakcyjnymi, najczęściej, w największy procent dostaje się dzieci, które pochodzą z dużych miast i ze środowisk takich, gdzie nie ma kłopotów materialnych, gdzie rodzice są w stanie zagwarantować odpowiedni stopień finansowania na przykład prywatnego i nauki języków obcych, korepetycji itd., itd. I to są osoby, które potem korzystają z bezpłatnego nauczania na poziomie szkolnictwa wyższego. Natomiast jak się popatrzymy na studia odpłatne, to tam większy odsetek jest osób o niższym statusie materialnym. No i powstaje pytanie, czy ten mechanizm nie jest wywołany przypadkiem przez artykuł 70 ust. 2, który stwarza no, pewną nieprzekraczalną barierę finansową. Ale jak mówię, kwestia jest bardzo skomplikowana. Tą kwestią się zajmują tak zwana ekonomiczna analiza praw i wolności. Tutaj w to nie będę wkraczał. Sygnalizuję tylko Państwu, że właśnie te prawa i wolności ekonomiczne mają inny charakter. Ustrojodawca świadomie tutaj daje bardzo szeroki zakres swobody ustawodawcy. On tak naprawdę określa kształt tych praw. Natomiast jeżeli chodzi o ograniczanie praw i wolności socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych, poza oczywiście prawem własności, to ograniczenie tak naprawdę jest możliwe tylko wtedy, jeżeli dochodzi do naruszenia istoty danego prawa. W zasadzie nie stosuje się tutaj, poza może nielicznymi wyjątkami, testu proporcjonalności przy odpowiedzi na pytanie, czy prawa i wolności socjalne są ograniczone zgodnie z konstytucją, czy też nie. W ten sposób wyczerpujemy problematykę praw i wolności konstytucyjnych. Będziemy się zajmować jeszcze jedną kwestią, mianowicie kwestią środków ochrony praw i wolności, czyli tym ostatnim fragmentem rozdziału drugiego Konstytucji, gdzie macie Państwo od artykułu 77 do artykułu 81 wymienione środki ochrony praw i analizą tych środków ochrony praw zajmiemy się już na wykładzie po zakończeniu przerwy semestralnej. Dziękuję Państwu. Do widzenia.